Siemanko, siemanko! Z tej strony Ocz! Lecimy! Siemanko, siemanko! Z tej strony Ocz. Dziś odpowiem wam na pytanie, które się pojawia ostatnio na moim kanale oraz w niektórych wiadomościach. O co w sumie chodzi z tą Hortus Glorią i o co chodzi z tym Bachorem? A więc tak, kiedyś z Bachorem mieliśmy całkiem dobrą sztamę i całkiem dobrze się dogadywaliśmy, było ok. No i tak, pewnego dnia, zaraz powiem dokładnie kiedy, poszedłem sobie na salę królewską, na E2 jeszcze, wtedy miałem mojego tropa, żeby sobie pobić. No i wtedy jeszcze nawet biłem z Hortus Glorią, to było dokładnie 30 września 2017 roku, no czyli prawie 2 lata temu. No i akurat tak się stało, że wylotaliśmy razem te łapki legendarne, które teraz noszę. Po czym Hortus Gloria chciała te łapki odkupić i stwierdzili, że one są warte 500 milionów. No więc tak, ja za te łapki zapłaciłem, podali cenę 500M, więc ja za taką kwotę odkupiłem te łapy, co mam też na screenach, które wam za chwilę pokażę. Co prawda... Co prawda Hortus Gloria do tego momentu twierdzi, że te łapy nie zostały spłacone ani nic, jak to Bachor pięknie napisał, że plują na mnie i tak dalej, ale prawda jest taka, że sami podali cenę 500 milionów i za taką cenę chcieli je odkupić, dlatego ja za tą cenę sobie te łapki odkupiłem po prostu z tego lotu i każdy z tej grupy wtedy otrzymał ode mnie po chyba 50M, nie pamiętam dokładnie, no w każdym razie ta kwota równie ze mną dała 500 milionów, co też, no jest to w sumie na screenach. Poszła fama, że nie spłaciłem tych łap. No i od tego czasu tam się zaczęła większa wojna między mną a Hortus Glorią, a dodatkowo akurat tego klanu nie lubi większość katachy, więc bardzo mi pomagali, jeżeli chodzi o ich te danie i tak dalej. No i to jest główny powód, jeżeli chodzi o właśnie Hortus Glorię i to te danie. No i tak, ja myślałem w sumie, o kurde nie to, że z Bachorem jesteśmy nadal ziomkami i tak dalej, no ale jak się okazało, nie jesteśmy. Bachor mnie wyzywa, co też dołączam na screenach, które zrobiłem. No i ogólnie cała Hortus Gloria mnie wyzywa i podejrzewam, że te komentarze, niektóre właśnie szczególnie te z groźbami, pisze ktoś z Hortus Glorii na kanale YouTube, bo jak wszyscy widzą, to te komentarze są dodawane przez konta, które mają po 0 subskrypcji, mają jakieś dziwne nazwy i tak dalej. Więc dlatego bijemy się z Hortus Glorią, dlatego sobie odbijam te E2 na sali królewskiej i ten konflikt wątpię, że się skończy, ponieważ oni mają inny pogląd niż była prawda związana z tymi łapkami. A co mogę więcej dodać? Łapy zostały spłacone.
wszystko było w porządku, a że oni tak, mają taki stosunek w stosunku do mnie i nie potrafią nawet przeprosić, a jedyne słowa to słowa wyzywane, wyzywanie mnie, to tak się będzie to działo. No i to jest tyle w tym temacie Hortus Glory na ten moment. Możecie sobie zobaczyć screeny i ich kulturę słowną, którą tutaj prezentują. A co odnośnie konkursu, to przypominam, do piątku, do tego piątku jest możliwość zakupienia jeszcze, przepraszam, nie zakupienia, jest możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym wystarczy zasubskrybować kanał Equus Doctrum, polubić oraz zaprosić do polubienia swoich znajomych na fanpage'u, na Facebooku i wysłać screena, że to się to zrobiło, na naszego firmowego maila equusdoctrum@gmail.com. To jest do wygrania. Do wygrania jest PSC. Jako że jest prosty konkurs, jest to PSC za 20. I to tyle, jeżeli chodzi o konkursy w najbliższym czasie. W najbliższym czasie, czyli w tym tygodniu, bo niebawem będą się pojawiać kolejne. Między innymi pojawi się jeden z raperów na kanale i też ogłosi fajny konkurs, a wiem, że tam będą też fajne nagrody, duże PSC. No i tych konkursów będzie na pewno dużo więcej. A teraz odnośnie, odpowiem na komentarze odnośnie kanału i odnośnie tego, że tam dodaję też inne filmy niż nie tylko te z gry. No to tak, po pierwsze jestem właścicielem kanału, więc mogę sobie tam wstawić nawet swoją gołą dupę i się nią chwalić w necie. Po drugie, chcę wam pokazać, że życie to nie tylko gra, że można grać, można mieć wysoki level, a można dalej po prostu żyć, zajmować się wszystkim, a nie tylko grą. Bo to jest bardzo istotne też, że można ten czas naprawdę fajnie spędzać, można robić sobie filmiki i je tam gdzieś dodawać. Jeżeli komuś się takie filmiki nie podobają, nikt was tutaj naprawdę na siłę nie trzyma. A jeżeli macie oglądać filmy i pisać jakieś durne komentarze, jak na przykład ten z groźbami, tutaj przytoczę zaraz, tylko go znajdę. Bo to było akurat pod filmem z treningu. Przypominam, 150 łapek w górę i zrobię filmik z Agnieszką. Dosyć fajny. To tak. Misz Dedal, chłop gra w Margo i na tym samym kanale jakąś muzykę i treningi na Smithie, żart jakiś. No to tak, nie chcesz, nie oglądaj. Goń mnie, kolejny pusty kanał. Cytuję, jak debil się zachowujesz, jakieś kawałki chcesz nagrywaj, treningi, stary jesteś, nie młody, grzecznie mówiąc pip 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 i się nie ośmieszaj, generalnie jak cię na kampie spotkam, to ci łeb rosy. Spoko, goń mnie, zapraszam. Nawet nie musi to być na kampie, możemy się z twoim 10 IQ spotkać na mieście, żaden problem. Zobaczymy, czy będziesz też taki mądry w gębie, jak jesteś na w komentarzach na YouTubie. Bo nie wiem, skąd się tutaj wziąłeś, bo to jest puste konto, jak widzę po tobie. A za takie groźby karalne mogę to zgłosić na policję, chciałbym ci tylko przypomnieć. Oni już po adresie IP cię odnajdą. Także to tak słowem po prostu, moim dobrym słowem i moim dobrym sercem. Dobra po prostu rada, że nie ma co kozaczyć w necie, nie ma co grozić w necie, bo to jest wszystko się zapisuje. A nikt tutaj nikomu nie życzy źle. Ja te filmy robię dla siebie i dla ludzi, którzy chcą ze mną być, którzy chcą się dobrze bawić,
którzy przy okazji z tego chcą mieć jakieś tam nagrody, jakieś bonifikaty. Niektórzy, którzy są po prostu prawdziwymi, dobrymi ziomkami, a niektórzy cisną tylko w hejt. No i to jest najważniejsze, co chciałem po prostu tutaj powiedzieć w tym odcinku. I życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego popołudnia. Nie wiem, o której jeszcze ten film dodam. I to tyle. Pamiętajcie, 2000 subów i wlatuje moja nutka. Także pozdrawiam was mordeczki, trzymajcie się, hej!